Dzień dobry. Spotykamy się dziś na konferencji organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a poświęconej sytuacji opolskich przedsiębiorców w czasie COVID i pomocy, z jakiej w tym okresie korzystali. Naszym gościem jest dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Maciej Kalski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam państwa. Panie dyrektorze, przyczynkiem do tej konferencji są badania, które przeprowadziliście wśród opolskich przedsiębiorców. Czego one dotyczyły? Postanowiliśmy dowiedzieć się, na ile tarcza antykryzysowa i działania w tym samorządu województwa opolskiego przyczyniły się do tego, aby można móc powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy została w pewnym sensie opanowana. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak przedsiębiorcy, jak pracodawcy odbierają te zmiany na rynku pracy. O ile epidemia COVID, czyli to, co się wydarzyło w zdrowiu, wpłynęła negatywnie, w ogóle wstrząsnęła tym rynkiem pracy, gospodarką, również na poziomie naszego regionu. Ilu przedsiębiorców przepytaliście w ramach badań? W ramach badań dotarliśmy do blisko 900 przedsiębiorców. Jest to próba reprezentatywna dla poziomu województwa, a więc możemy wnioskować co do zasady, że inni przedsiębiorcy w ten sam sposób myślą, te same mają poglądy, spostrzeżenia. I jakie są wyniki tych badań? Wyniki mówią o umiarkowanym optymizmie. Chodzi o to, że rzeczywiście te miesiące wiosenne były trudne, szczególnie kwiecień, maj, kiedy byliśmy w tak zwanym lockdownie i nie wiedzieliśmy do końca, co przed nami. Mówię tu o nas jako zwykłych mieszkańcach tego województwa, ale również przedsiębiorcy, którzy nie wiedzieli, co będzie dalej. Oczywiście spadek popytu, spadek obrotów, spadek zamówień, to wszystko było trudne do pokonania, ale okazuje się, że w perspektywie najbliższych miesięcy do przejścia, jeżeli sytuacja diametralnie nie pogorszy się z tytułu większej liczby zachorowań, to myślę, że rok 2021 to będzie już taki rok standardowy, normalny na rynku pracy. Przedsiębiorcy korzystali też z tarczy antykryzysowej, w której tej pomocy udzielał m.in. Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy. Proszę powiedzieć, jaki to był zakres tej pomocy, z jakich pieniędzy dotychczas skorzystali przedsiębiorcy? Tak, jeżeli chodzi o urzędy pracy, to kwota około 0,5 miliarda złotych w okresie od kwietnia do dzisiaj na terenie całej Opolszczyzny. Proszę państwa, to jest niestandardowa kwota. Znacząca, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej, kwota rozdysponowana przez samorząd województwa opolskiego. Cieszę się, że wyniki badań pokazują, że 3/4 firm zdecydowało się skorzystać z tej pomocy, a 80% z nich mówi, że ona w stopniu znaczącym przyczyniła się do ich poprawy, ich kondycji. A więc w tym najtrudniejszym momencie pozwoliła ta pomoc finansowa na to, aby właśnie wypłacić przede wszystkim wynagrodzenia, ale i też na przykład zwolnienie z danin z tytułu składek ZUS. To też coś, co pozytywnie zostało ocenione w gruncie rzeczy przez przedsiębiorców. Jaka jest obecnie sytuacja na opolskim rynku pracy? Statystyki pokazują, że liczba bezrobotnych rośnie w ostatnich miesiącach. Jeżeli chodzi o kwiecień, maj, to wówczas rzeczywiście było, można mówić o takim załamaniu na rynku pracy. Bo wprawdzie tyle samo osób napływało do urzędów pracy, ale te osoby nie podejmowały pracy. No przecież firmy działały na pół gwizdka, przedsiębiorcy nie wiedzieli, co będzie dalej, więc tych zatrudnień nie było. Natomiast od czerwca, czerwiec, lipiec, sierpień to tak naprawdę liczba osób bezrobotnych oscyluje wokół 25 tysięcy. Dla przypomnienia, koniec zeszłego roku to 20 tysięcy, czyli 5 tysięcy osób mamy więcej zarejestrowanych w urzędach pracy. Ta stopa bezrobocia wynosi chyba 6,8, czyli też dokładnie o 1 punkt procentowy jest wyższa niż na koniec ubiegłego roku. I wszystko jest jakby w zawieszeniu, jakbyśmy wszyscy czekali na rozwój dalszej sytuacji. Czyli właśnie, jaki może być końcówka roku, jaki może być ten ostatni kwartał 2020 roku? Pierwsze przedsiębiorcy mówią, że w dużej części chcą zatrudniać nowych pracowników. To optymistyczne. To jest optymistyczne. Więcej chce zatrudniać niż zwalniać tych właśnie osób, z którymi pracują albo współpracują. Pokazuje to, że idzie to raczej wszystko w dobrym kierunku, oczywiście w zależności też od branży, bo mamy branże, które stanęły już na nogach, a mamy branże, które dalej odczuwają te kłopoty. Mówię przede wszystkim, mimo wszystko, o turystyce, ale przede wszystkim o transporcie. No i mówi się eksperci, ekonomiści, zresztą zaproszeni na dzisiejszą konferencję, mam nadzieję, że potwierdzą moje słowa, mówi się o tym, że budownictwo może stanąć przed problemem w dłuższej perspektywie czasu. Z tego tytułu, że te kontrakty, które były zawarte na początku tego roku, pod koniec ubiegłego roku, one muszą dobiec do końca. Natomiast samorządy, podmioty prywatne raczej nie inwestowały w nowe działania, czyli
Może być jakby tutaj zatrzymanie. Czyli z tego, co Pan mówi, to tak naprawdę przełom roku pokaże nam taki całościowy obraz, jak COVID mógł wpłynąć generalnie na gospodarkę. Tak, i nasi polscy przedsiębiorcy mówią właśnie w ten sposób, że no dzisiaj nie powiemy, co będzie za rok, ale możemy postarać się powiedzieć, co będzie za 3 miesiące. I idzie to raczej w dobrym kierunku, stąd jeszcze raz powtórzę, ostrożny optymizm wśród naszych przedsiębiorców. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Moim i Państwa gościem był Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Dziękuję. Dziękuję.